Daniel Everett, autor tej książki, Język, Narzędzie Kultury, tak naprawdę nie chciał być naukowcem. On od zawsze chciał być misjonarzem. Po to ukończył katolicką szkołę, katolicką uczelnię w Stanach Zjednoczonych, gdzie uczył się językoznawstwa. Po to ukończył kursy serwiwalowe w dżungli amazońskiej, żeby właśnie wyruszyć do Amazonii, poznać tam kulturę, a przede wszystkim język rdzennych plemion zamieszkujących te tereny i przetłumaczyć na ten ich język Biblię, Słowo Boże. No ale coś jednak poszło nie tak, bo Everett nie tylko nie przetłumaczył Biblii na język tych Indian, nie tylko nie zrobił kariery misjonarskiej, ale wręcz sam przyznał się później, że stracił wiarę, no ale jakoś to sobie skompensował, bo został światowej sławy ekspertem w dziedzinie językoznawstwa. I ta książka, Język, Narzędzie Kultury, jest tego dowodem. Sam Everett opublikował ponad 100 różnych artykułów naukowych, zwykle właśnie poświęconych różnym językom plemion indiańskich zamieszkujących Amazonię. On badał i nauczył się w dużym stopniu posługiwać około 20 takimi językami, ale tak naprawdę światową sławę zdobył nie dzięki tym naukowym badaniom i naukowym praksom, ale dzięki popularyzatorskim rozprawom, takim jak właśnie ta książka. Everett napisał kilka takich książek, które stały się bestsellerami na całym świecie. W Polsce ukazała się jak dotąd tylko jedna z nich, właśnie Język, Narzędzie Kultury. Ta książka jest dość obszerna, jak widzimy. Ona ma ponad 400, prawie 450 stron razem z bibliografią. Jeśli chodzi o gatunek, to jest to książka pomiędzy książką naukową a książką popularno-naukową. Mówię pomiędzy dlatego, że wprawdzie Everett adresuje ją do szerokiej publiczności i właściwie nie stosuje przypisów, a więc czegoś, czego moglibyśmy się spodziewać w książkach naukowych, ale jednak przedstawia w niej swoją teorię naukową i polemizuje z innymi teoriami naukowymi. Więc to jest właśnie coś pomiędzy książką naukową a książką popularno-naukową. Google Scholar podaje, że ta książka była cytowana około 300 razy, co też właśnie świadczy o tym, że to jest jednak książka traktowana jako książka naukowa. Te 300 cytowań wobec około 5000 cytowań, które Google Scholar podaje dla całego dorobku Daniela Everetta, to nie jest jakaś oszałamiająca liczba. Osoby, z którymi Everett polemizuje, tacy uczeni jak Steven Pinker czy Noam Chomsky, mają tych cytowań dziesiątki tysięcy albo nawet setki tysięcy. Ale trzeba pamiętać, że Everett zajmuje się jednak taką dość wąską dziedziną. Nie pisze wyłącznie o Indianach, których badał, o ich języku. Pisze też o naturze języka i polemizuje właśnie z teoriami ewolucji języka. No ale jednak ci badacze, o których mówiłem, Pinker czy Chomsky, publikują książki na wiele różnych tematów, więc nie ma co się dziwić, że nawet światowej sławy badacz, jakim jest Everett, cytowany jest zaledwie 5000 razy. W Polsce ta książka została wydana w 2018 roku. Ona oryginalnie ukazała się w 2012, więc pewne elementy tej książki, pewne tezy w niej zawarte, czy pewne przemyślenia zdążyły się już nieco zdezaktualizować. Do tego jeszcze wrócimy, ale nie zmienia to faktu, że to jest bardzo ciekawa i bardzo ważna lektura, która pozwala przede wszystkim ułożyć sobie, czy sformułować własne stanowisko w takim bardzo ważnym sporze, który rozgrywa się na przecięciu językoznawstwa, filozofii, teorii ewolucji i antropologii. Ten spór dotyczy oczywiście pytania, skąd bierze się język. To jest spór o pochodzenie języka, o jego naturę. Everett stwierdza, że język jest czymś bardzo ważnym, jest najważniejszym wynalazkiem kulturowym. Mówi nawet, że jest ważniejszy od ognia, do którego zresztą język w pewnym sensie porównuje. On pisze w tej książce, że język to jest taki ogień poznawczy człowieka, który rozświetla mroki między ludźmi skuteczniej niż jakikolwiek inny płomień. My dzisiaj wiemy, że ten ogień ma nie tylko zalety, on niesie też wiele wad i może spowodować liczne poparzenia albo nawet pożary między ludźmi, ale nie o tym jest ta książka. Ta książka jest o tym, jak powstał język, dlaczego my jako ludzie go potrzebujemy, jakie problemy pozwala nam właśnie używanie języka rozwiązywać, a także jak różne języki różnią się między sobą i co te różnice mówią nam zarówno o języku, jak i o nas samych. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że język jest czymś naprawdę ważnym dla człowieka. No on pełni cały szereg funkcji. Przede wszystkim pozwala informować. To, co my tutaj teraz właśnie robimy, czyli ja do Państwa mówię, Państwo mnie słuchacie, byłoby niemożliwe bez języka. Niemożliwa byłaby komunikacja, więc język pozwala nam informować nas o czymś, pozwala nam się komunikować, pozwala nam bardzo precyzyjnie wyrażać swoje myśli. No, wydaje się, że bez języka trudno w ogóle byłoby zadać pytanie o pochodzenie człowieka, o to, skąd pochodzą różne nasze cechy i tak dalej, więc język nam to wszystko w jakiś sposób umożliwia, ale to nie wszystko, na co język zezwala. Everett zwraca uwagę na to, że słowa mają moc. I nie chodzi o to, że możemy za pomocą słów, czy możemy używać słów po to, żeby rzucać jakieś zaklęcia, ale jednak używamy niektórych słów po to, żeby wywołać pewien ważny efekt, ważną zmianę w środowisku społecznym, w którym żyjemy. No, przypatrzmy się na przykład takim słowom. Skazuję cię na 25 lat pozbawienia wolności, albo biorę ciebie za żonę, czy biorę ciebie za męża, albo te grzechy zostały ci odpuszczone. No, to wszystko to są zwroty, które wywołują jakąś zmianę społeczną w naszym życiu. One świadczą o tym, że słowa na mocy tego, że tak się umówiliśmy, mają jakąś moc. Mają moc zmieniania życia społecznego, kształtowania życia społecznego wokół nas. I o tym Everett w tej książce też mówi, na to też zwraca uwagę. Czyli krótko mówiąc, język nie tylko sprawia, że potrafimy się dogadywać, no tak naprawdę wiele zwierząt potrafi się do pewnego stopnia dogadywać i nie potrzebują do tego języka, wystarczają im ich mniej bądź bardziej złożone systemy komunikacyjne, ale potrafimy się posługiwać językiem, dzięki temu, że posługujemy się językiem, potrafimy informować kogoś o czymś ważnym dużo bardziej precyzyjnie, niż informują się o tym zwierzęta. Potrafimy precyzyjnie formułować własne myśli i potrafimy właśnie wywierać pewną zmianę społeczną. Ale to nie jest jedyna teza, którą Everett formułuje w tej książce. On nie mówi tylko o tym, że język jest ważny. On mówi o tym, że język jest ważnym narzędziem kultury. No, co to znaczy, że język to jest narzędzie? Narzędziami kultury są takie wynalazki jak śrubokręty, noże, toporki, młotki, tego typu przedmioty, ale też różne instytucje, na przykład pieniądze, małżeństwa, państwa, różnego typu organizacje społeczne, karty kredytowe, konta bankowe itd. To wszystko to są wynalazki kultury. I Everett mówi o tym, że język też jest wynalazkiem kultury, a więc ma z tymi wszystkimi rzeczami coś wspólnego. Pytanie co? Hipoteza przeciwna do tej, którą głosi Everett, czyli przeciwna do tego, że język jest narzędziem kultury, mówiłaby o tym, że język jest zakodowany w genach. I tak naprawdę nie brakuje wcale naukowców, którzy taką hipotezę głoszą. No, najsłynniejszym z nich jest z pewnością Noam Chomsky, który twierdzi, że w naszych genach zakodowany jest pewien moduł znajdujący się w mózgu i rozwijający się w mózgu, który umożliwia nam przyjęcie języka. Jest to tak zwany moduł akwizycji języka. Ten moduł opiera się na tak zwanej gramatyce uniwersalnej, czyli pewnych regułach gramatycznych, które wszystkie języki mają mieć wspólne. Czyli to są reguły, które miały być wspólne dla wszystkich języków. I zdaniem Chomskiego i jego licznych zwolenników, języki różnią się oczywiście pod kątem gramatycznym, ale tylko na pewnym poziomie, bo jeżeli uogólnilibyśmy te reguły gramatyczne, to moglibyśmy uznać, że zostają tylko pewne wolne miejsca na wolne parametry, takie jak, nie wiem, kolejność w zdaniu, podmiot, dopełnienie, orzeczenie, to czy używamy podmiotu ukrytego czy nie i tak dalej, więc to pewne wolne parametry, które różnicują wszelkie gramatyki każdego języka, ale taka warstwa głęboka jest dla nich wspólna. I zdaniem Chomskiego język jest czymś tak zawiłym, zwłaszcza gramatyka języka jest czymś tak zawiłym, że jedyna odpowiedź na pytanie, jak język jest możliwy, to odpowiedź odwołująca się do tego, że język został w jakiś sposób stworzony przez ewolucję, zakodowany biologicznie w naszym mózgu, w naszym genomie i pośrednio w naszym mózgu. I dzięki temu, że dzieci rodzą się z takim modułem uniwersalnej gramatyki, czy modułem akwizycji języka, są w stanie, słuchając mowy ojczystej, dostrajać te swoje ukryte czy wolne parametry i następnie swobodnie uczyć się, spontanicznie uczyć się języka. Nawiasem mówiąc, bardzo podobna dyskusja toczy się na gruncie filozofii moralności. Część badaczy twierdzi, że nasze skłonności do altruistycznych zachowań, czy nasze skłonności do tego, co moglibyśmy nazwać zachowaniami moralnymi, opierają się na pewnym genetycznym programie, który właśnie wszyscy ludzie dziedziczyli. Inni sugerują, że to raczej nie jest tak, że mamy genetycznie zakodowane skłonności do bycia dobrymi. Raczej jest tak, że geny umożliwiają nam nauczenie się moralności, czyli geny umożliwiają nam wchłonięcie tych wzorców kulturowych, wzorców wychowawczych, które sprawiają, że z reguły, czy w większości przypadków zachowujemy się porządnie, jesteśmy jednostkami moralnymi. I podobnego stanowiska na gruncie językoznawstwa broni właśnie Everett. On nie mówi o tym, że, czy nie zgadza się z tym, że język zakodowany jest w genach, ale mówi, że geny są oczywiście ważne w tym sensie, że umożliwiają nam naukę języka. Ale nie tylko i wyłącznie naukę języka. Geny umożliwiają nam naukę wielu umiejętności, a dzięki temu, że jesteśmy nastawieni czy wystawieni na działanie bodźców językowych, możemy się dość spontanicznie tego języka nauczyć. Głównymi bohaterami tej książki, jeżeli w ogóle można mówić o bohaterach w przypadku książek naukowych czy popularno-naukowych, są Indianie Piraha, takie plemię amazońskie zamieszkujące brazylijską część Amazonii, którego przedstawiciele nie są licznym społeczeństwem. To jest łącznie jakieś na dzień dzisiejszy 800 czy około 1000 osób. I właśnie ich język i zwyczaje badane były bardzo aktywnie przez Everetta w ciągu 8 czy 10 lat jego kariery naukowej. Co takiego Everettowi udało się o Indianach dowiedzieć i właśnie w tej książce opisać? Po pierwsze, jeśli chodzi o ich typowo językowe zachowania, okazało się, że Indianie Piraha mają tylko kilka określeń na kolory. To wiadomo było wcześniej, jeszcze zanim Everett zaczął badać, czy sam udał się do Amazonii na tereny Indian Piraha, aczkolwiek jemu się udało odkryć coś ciekawego, bo wcześniej mówiło się o tym, że Indianie Piraha używają 4 określeń kolorów, czyli czerwonego, niebiesko-zielonego, białego i czarnego. Natomiast Everett stwierdził, że tak naprawdę nie są to jednolite rzeczowniki, to nie są pojedyncze słowa. Oni używają tych określeń jako pewnych wyrażeń. Mówią na przykład, zamiast mówić, że coś jest czerwone, posługują się takim zwrotem, to jest jak krew. Zamiast mówić, że coś jest ciemne albo czarne, tworzą sobie kolejny tego typu zwrot. Nie będę może zdradzał wszystkich tego typu omówień, ale wspomnę tylko o tym, że gdy Indianie Piraha chcą powiedzieć, że zapadła ciemna noc, to używają takiego zwrotu, przepraszam, wrażliwszych z Państwa, dżungla jest osrana. Więc to właśnie tego typu zwrot oznacza, że na zewnątrz jest ciemno. Swoją drogą słowo dżungla, czy słowo, które Everett tłumaczy na język angielski i na inne języki jako dżungla, tak naprawdę też nie odnosi się wyłącznie do tego, co my, ludzie zachodniej cywilizacji, nazywamy dżunglą. Indianie Piraha powiedzieliby, że my żyjemy w innej dżungli, a więc to słowo, którym oni nazywają, czy którego oni używają między innymi do określenia dżungli, tak naprawdę oznacza coś w rodzaju środowiska. Mówią o dżungli, ale mają na myśli coś szerszego niż tylko drzewa, gęsto zarośnięte, teren, rośliny i niebezpieczeństwo. Kolejnym ciekawym przypadkiem rozważanym przez Everetta są liczebniki. Okazuje się, że Indianie Piraha nie używają zbyt wielu liczebników, i również nie bardzo potrafią posługiwać się nawet prostą matematyką, nie potrafią liczyć. No, tych liczebników mają kilka. Mogą powiedzieć, że coś jest jedno, mogą powiedzieć, że są 2 różne rzeczy, ale na jeszcze większe wielkości używają jednego określenia, które moglibyśmy przetłumaczyć po prostu jako wiele. To nie znaczy, że ich zdolności intelektualne są jakoś upośledzone. Gdybyśmy zapytali Indianina Piraha, ile ma dzieci, to jeżeli ma 5 albo 6, to nie potrafiłby nam precyzyjnie powiedzieć. Natomiast gdybyśmy go poprosili o wymienienie imion każdego z jego synów i córek, no to bez problemu, bez trudu poradziłby sobie właśnie z wymienieniem tych imion. Czyli to nie znaczy właśnie to, że Indianom Piraha brakuje liczebników, nie oznacza jeszcze, że nie potrafią sobie jakoś radzić. I tego typu przykłady różnic językowych Everett uważa za argumenty przeciwko uniwersalizmowi językowemu. No, jest jeszcze ważniejszy przykład, którym się posługuje. Wspomniany Chomsky jest jednym ze współautorów koncepcji, zgodnie z którą najważniejszą częścią języka obowiązującą czy występującą właściwie w każdym języku na świecie jest rekursja czy rekurencja. No, co to jest rekursja? Rekursja to jest zdolność czy taka cecha językowa, która pozwala nam na osadzanie pewnych zdań w innych zdaniach. No, takim najsłynniejszym pewnie przykładem rekursji jest fragment wiersza Jana Brzechwy. A oto złośliwe ciele, czy oto łaciate ciele, które kopnęło aniele, co jest złośliwe jak mucha, która ugryzła pastucha i tak dalej, i tak dalej. Więc kolejne zdania zawierają się jakby w coraz szerszym zdaniu. To jest rekursja i Everett twierdzi, że u Indian Piraha rekursja nie występuje. Więc no, to jest jeden z ważniejszych argumentów obalających teorię uniwersalnej gramatyki, przynajmniej opartej na właśnie pojęciu rekursji. Indianie Piraha, żeby wypowiedzieć tego typu sekwencję myśli, musieliby użyć wielu osobnych zdań. Inne różnice polegają na przykład na tym, że u Piraha jest bardzo mało określeń czasowych. Piraha posługują się przede wszystkim czasem teraźniejszym. Nie mówią na przykład o hipotetycznych zdarzeniach z przeszłości, to jakby ich myśli nie obejmowały tego typu wyrażeń. Najprawdopodobniej dlatego, że po prostu nie potrzebują tego robić. Ich styl życia jest nieco inny. Te wszystkie cechy języka Piraha świadczą zdaniem Everetta o tym, że to jest język dobrze skrojony pod środowisko, w którym ci ludzie żyją, dobrze pasujący do realiów, do sposobów życia właśnie tych Indian. Nie znaczy to oczywiście, że jeżeli czegoś temu językowi brakuje, to on jest jakoś bardziej prymitywny od innych języków. To jest po prostu język, który dobrze sprawdza się przy innym sposobie życia i w innym środowisku. Ciekawe jest również to, że Indianie Piraha posługują się kilkoma kanałami komunikacji. Mają oczywiście mowę, ale mowa to nie jedyny sposób komunikacji, w którym mogą posługiwać się w swoim języku. Czymś alternatywnym wobec mowy jest coś, co Everett określa jako język pomruków. Trudno tak naprawdę bez odpowiednich nagrań sobie wyobrazić, jak ten język może brzmieć. Natomiast Everett wspomina o tym, że to jest język, którego Indianie używają wtedy, kiedy nie chcą, żeby postronna osoba zrozumiała, co mruczymy do innej osoby, która musi być bardzo skupiona, jeżeli chce nas zrozumieć. Istotne jest to, że zdaniem Everetta i mowa, i język pomruków pozwalają właściwie na komunikację dokładnie tych samych treści. Czyli możemy wymruczeć, jak i powiedzieć, jeżeli używamy języka Piraha, dokładnie to samo, możemy nawet sobie pozwolić na żarty językowe. Oprócz pomruków i mowy Indianie Piraha używają też gwizdów do komunikacji, zwłaszcza wtedy, gdy wybierają się na polowanie. I również zdaniem Everetta ten typ komunikacji pozwala im przekazywać najróżniejsze treści. Poza tym stosują czasami jeszcze coś, co on nazywa mową śpiewaną. Powtarzam tutaj znowu, bez odpowiednich nagrań trudno właściwie sobie wyobrazić, jak tego typu komunikacja może wyglądać. Natomiast w warunkach hałasu, na przykład podczas burzy, albo wtedy, kiedy trzeba się komunikować na duże odległości, ich zwyczajna mowa zastępowana jest czymś w rodzaju mowy wykrzyczanej, w której zmieniają się pewne głoski, właśnie pozwalające na taką komunikację w hałasie czy na duże odległości. Więc nawet jeżeli językowi Piraha brakuje różnych elementów, które występują w innych językach, to widzimy, że badania Everetta pokazują, że potrafią stworzyć różne formy komunikacji, które świetnie pasują do warunków, w których żyją. Dlatego Everett powtarza, na języki nie powinniśmy patrzeć jako na produkty genetyczne, bo Indianie Piraha nie różnią się pod kątem genetyki aż tak bardzo jak jak inni ludzie, którzy komunikują się innymi językami, ale jako wytwory kulturowe skrojone pod odpowiednie środowisko. Wspominałem o tym, że książka Everetta została wydana oryginalnie kilka lat temu i jej pewne elementy zdążyły się zdezaktualizować. I teraz chciałbym powiedzieć o jednym takim elemencie. Everett twierdzi, że ogień został okiełznany przez ludzi około 2 miliony lat temu. Zdaniem Everetta właśnie dzięki temu, że ogień został opanowany, nasi przodkowie zaczęli zwracać baczniejszą uwagę na swoich bliskich. Doszli do przekonania, że inne osoby czy inne osobniki obdarzone są umysłami, mają swoje intencje, swoje cele, właśnie dzięki temu, że więcej czasu spędzali z nimi przy ogniskach. No, tą historyjką Everett tłumaczy ewolucję czegoś, co nazywamy teorią umysłu. Natomiast my dzisiaj dzięki eksperymentom Michaela Tomasella wiemy dobrze, że tak naprawdę teoria umysłu jest o wiele, wiele starsza niż opanowanie ognia. Eksperyment Tomasella, którego nie będę może szerzej opisywał, pokazuje, że wszystkie małpy człowiekowate, czyli szympansy, goryle, orangutany i szympansy bonobo, posługują się, czy potrafią posługiwać się teorią umysłu, czy cechują się teorią umysłu, co pozwala wnioskować, że ta cecha umysłu, jaką jest teoria umysłu, pojawiła się także u wspólnego przodka tych wszystkich gatunków małp, a także nas ludzi. A więc było to najprawdopodobniej około 10 czy 14 milionów lat temu. Czyli teoria umysłu nie wzięła się stąd, że nasi przodkowie opanowali ogień, jak twierdzi Everett, ale jest czymś o wiele, wiele starszym, poprzedzającym to zdarzenie. Gdy Indianie Piraha żegnają się, rozstają się, nie mówią do siebie cześć, do widzenia, dobranoc czy do zobaczenia, mówią nie śpi, tu są węże. No, pewnie po polsku moglibyśmy powiedzieć, że to jest coś bliskie trzymaj się, uważaj na siebie. Wy też nie śpijcie, tu są węże i czytajcie Everetta, bo warto.